To tak płakałam, tak płakałam. Ciężkie pytanie, chyba zależy od osoby. To zależy dla kogo? Jakieś spersonalizowane. Dla jednych to będzie kolacja, dla innych wyjazd. Na pewno nie kupowałbym perfumów. Perfumy, tylko w perfumach trzeba się dopytać. Bo perfumy trzeba samemu sobie dobrać odpowiednie. Czekoladki, kwiaty, film. Dla niektórych osób coś małego. Pójście właśnie film jako w znaczeniu pójście do kina. A być z ukochaną osobą. Ale liczą się uczucia w końcu, to walentynki. Druga osoba. Spędzisz po prostu czas z tą jedyną osobą, nic więcej. Pamiętam, ale to było milion lat świetlnych temu. Tak, pamiętam. Tak. Pamiętam. Uhuhuhuhu. Tak, no. Nie powiem. Oczywiście, że tak. To był Sylwester jakieś 100 lat temu miałem wtedy, no. Byłem dużo mniejszym Filipem niż teraz. Mój pierwszy pocałunek nie był może najlepszy, najbardziej udany. Był na obozie. Miałam 14 lat i chodziłam do szkoły podstawowej. To było jakoś na przełomie 12-13 lat wtedy miałem, bo akurat wakacje kończę. Mam urodziny. To chyba wspomnę mojego pierwszego narzeczonego, który był skrzypkiem, tak jak ja. Chodziliśmy do tej samej szkoły. I był z taką dziewczyną, z którą miałem akurat zajęcia sportowe. Wyjątkowy moment. Zawsze taki stres potworny, ale no było bardzo, bardzo fajnie. Nie wyszedł jakoś super, ale i tak go dobrze wspominam, bo naprawdę fajna była ta dziewczyna. Wrażeń nie pamiętam. No pamiętam to, że no, to było takie nowe doznanie. To była potem moja pierwsza dziewczyna, także tak, pamiętam. Świece. Sceneria. Ja widzę piękną plażę. Fajna muzyczka w tle. Lekkie fale. Zachód słońca. Myślę, że sami bohaterowie jako tacy też jednak muszą przyciągnąć uwagę. Zbliżenie na ich twarze. To jest bardzo ważne, bo jak tego nie ma, to właściwie nie czujemy, że to jest scena miłosna. Pocałunek na pewno. Długi i namiętny. No, jedzenie. No i wino. Wino musi być. Ale jakieś wyszukane, specjalne. Wiem, co to jest. O, to jest scena z Titanica. Zdziwiłbym się, gdybym nie wiedział. To jest Titanic, płynął sobie Titanikiem. Chociaż wydaje mi się, że większość ludzi źle to wymawia i mówi się Titanic, ale nie wnikam w to. Nie oglądałam. Nie, nazwisk nie pamiętam. Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Najsłynniejsza ta na dziobie, na tle której chyba... Rozpościera ramiona, wiatr we włosach. Celine Dion śpiewa piosenkę właśnie do tego filmu. No i słynny pocałunek na... No i gdzieś tam w tle katastrofa. Widzę tutaj faceta. Grał też chyba w Dirty Dancing. Demi Moore i Patrick Swayze. I więcej nie powiem, bo nie wiem. Patrick Swayze, ale to bardzo stary jakiś film jest. Jaki może być tytuł? No, coś z duchem związane, tak? Uwierz w ducha. To tak płakałam, tak płakałam. Bardzo dobry film i warto czasami sobie go obejrzeć. Naprawdę niesamowity film. I w deszczu. Kot, deszcz. Też chyba bardzo popularny. Kojarzę tę aktorkę, też bardzo popularna. Audrey Hepburn na pewno, tak. Niemoralna propozycja. Śniadanie u Tiffany'ego? Nie znam tego filmu. Ratujemy kota i się całujemy. Dywiza dobrej sceny miłosnej. Czyli ratowanie kota to jest przepis na miłość. I znowu deszcz. Chyba wszystkie romantyczne filmy muszą mieć te sceny. Niezmiennie. Ciekawe, pocałunek jest do góry nogami. Już chyba na wszystkie możliwe sposoby są te pocałunki. No to wiadomo, od razu. I pająk, czyli to musi być Spider-Man. Nawet ja rozpoznałam. Bo on miał chyba dużo wersji i to jest chyba mój jeden z ulubionych aktorów. No i miał jakąś tutaj swoją ukochaną. Wiem, że chyba nazywała się Jane. Mary Jane. Cena bardzo fajna. No oczywiście bajka Disneya. 101 Dalmatyńczyków. Pamiętam, jak oglądałem to jako dzieciak. Nie. Nie pamiętam tytułu. No, na końcu języka mam. Kultowa scena oczywiście. Zakochany kundel. Ta scena ze spaghetti, którą też pamiętam z dzieciństwa. To akurat oglądałem. Wszystkie oglądałam, jak byłam dzieckiem. Bohaterami były dwa psy. Nie pamiętam, jak jego wybranka się nazywała. Daisy chyba. To jest najsłodszy film animowany, naprawdę. Bardzo fajne przesłanie dla dzieciaków, tak. Warto kochać i być dobrym. Stara, dobra animacja Disneya.
Niech to będzie coś mocnego. Ale aktor mi się kojarzy z... I co, to znowu Patrick Swayze? Nie, nie zgadnę, nie zgadnę, niestety. Ja wiem, co to za film! Dirty coś. Dirty Dancing? Dancing, no. Nie pamiętam nazwiska aktorki. No to jest taka scena typowo no, miłosna, no tańczą. Jest pięknie, lato, gorąco. Oczywiście tutaj widzę, obejmują się. Co najlepsze w bieliźnie, więc być może czas nadrobić zaległości w weekend. Się zakochali w sobie. No ale tak, pamiętam doskonale. Jak oni tańczyli w tym filmie, matko. Dobry film i polecam bardzo.